Właśnie ja się dzisiaj chciałem opowiedzieć o swojej pasji, swojej wielkiej pasji dla imienia Jezus. Ale zanim to powiem, to jeszcze chciałem powiedzieć, że na środowej modlitwie, kiedy Michał się modlił, kiedy modlił się Michał, to ja miałem bardzo wyraźny wykład modlitwy. Ja się wtedy zawahałem i nie poszedłem, nie powiedziałem o tym, ale mówię dzisiaj. Że ludzie z Kościoła Mocy będą głosić dzieciom w przedszkolach, dzieciom przedszkolnym Ewangelię i te dzieci będą przyjmować tą Ewangelię. Później Michał mówił drugą część. I te dzieci będą zawstydzać rodziców i będą im głosić Chrystusa. Właśnie rodzicom, to już była druga część, kiedy usłyszałem tą drugą część, to sobie myślę, bo zawahałem się wcześniej, nie wyszedłem, nie powiedziałem. Myślę sobie, Boże, przepraszam. W niedzielę to powiem. Także mówię, Ewangelia będzie głoszona przez naszych ludzi do dzieciaków w przedszkolach. Tak będzie. Ja mówię na to amen. Ja bardzo lubię, bo pasja imieniem Jezus to w ogóle często staje się taki slogan. To często jest slogan, kocham Jezusa, mam Jezusa w sercu. To jest często taki slogan. Ja lubię porównywać do małżeństwa w ogóle, bo Chrystus, no, poznaliśmy Chrystusa, jesteśmy w Chrystusie, kochamy Go. No to ja bardzo lubię to porównanie, że to jest bardzo podobnie jak w małżeństwie. Kochamy swoją żonę i dbamy o to małżeństwo. Jesteśmy w tym małżeństwie, jesteśmy aktywni w tym małżeństwie. Cieszy nas ono, prawda? Przynosimy żonie, kupujemy kwiaty, opowiadamy, rozmawiamy, wszystko. Tam się dzieje, cały czas coś się dzieje. I tak samo, będąc w Chrystusie, to w ogóle mówiąc, że Chrystus jest moją pasją, no to w moim życiu się dzieje. W moim się dzieje, bo Chrystus realnie w moim życiu jest pasją. Ja odnalazłem tą pasję właśnie w Nim i dzisiaj chciałem o tym właśnie wam opowiedzieć. Ja pamiętam, bo ja tutaj, ja się narodziłem w 2014 roku, tutaj do kościoła przyjechałem w tamtym roku, w wakacje, ale ja już tutaj przyjechałem z rozpaloną pasją. Ja pamiętam, jak zacząłem oglądać ewangelizację. Ja tam o Arturze wcześniej słyszałem, ja już w więzieniu, jak siedziałem, to słyszałem, tam najeżdżali na Artura. Ja nic nie wiedziałem o Arturze, już mnie to tak grzało, że najeżdżają na gościa. Nie wiedziałem, że za 2 lata będę tego gościa oglądał w internecie i w ogóle pójdę, w ogóle pójdę za jego nauczaniami, no i znajdę się tutaj w kościele, stanę się domownikiem. Pamiętam, jak oglądałem te wszystkie ewangelizacje, wszystkie. W ogóle Artura, no to nie było, czekałem na kolejne już. I tak samo różnych ludzi w ogóle bardzo mnie kręciły ewangelizacje, głoszenie słowa. W ogóle wyobrażałem sobie w głowie, jak głoszę u siebie w Sączu. Nie było to jeszcze dla mnie takie realne, ale już sobie to wyobrażałem siebie, jak stoję tam na ratuszu koło takiego pomnika papieża i głoszę Ewangelię. Tak to było, tak to się u mnie zaczęło. Tak moje serce zaczęło w ogóle. Tak ja zacząłem rozumieć to, że jestem ewangelistą. To znaczy, jeszcze wtedy tego nie wiedziałem. Ale później się dowiedziałem, przyjechałem tutaj do kościoła. Ja przyjechałem w ogóle, bo ja potrzebowałem społeczności, dlatego tutaj przyjechałem. No i ja pamiętam, jak jechałem na pierwszą ewangelizację. Tutaj już byłem chwilę w kościele, znaczy chwilę, no tydzień, później pojechałem na pierwszą ewangelizację. I pamiętam, jeszcze zadzwoniłem. Pracę miałem do godziny 17, ale tam się ona się znacznie przedłużyła, nie? I pamiętam, jak jeszcze dodam. A byłem w takich krótkich spodenkach, tam palety przywoziłem, woziłem towar do Żabki i tam targałem te palety, także się utyrałem trochę, miałem brudne te spodenki, brudny byłem, przyjechałem na rowerze, dzwonię do Damiana, pamiętam, i pytam się go, Damian, kurczę, bo jestem taki zajechany, ja chyba nie przyjadę, bo skończyłem godzinę o 17:30, już ewangelizacja się o 17. Nie przyjadę chyba, ale jak mi się uda wcześniej, jak mi się jednak uda, to może przyjadę, nie? I tak mnie to wierciło, tak bardzo chciałem na tą ewangelizację jechać. W końcu powiedziałem, jadę, wsiadłem na ten rower, pojechałem na tą ewangelizację, przyjechałem taki uciorany, ale to wiadomo, pierwsza ewangelizacja, no to też byłem zestresowany i to mega totalnie byłem zestresowany, ale bardzo chciałem głosić. Pamiętam, wtedy miałem jakieś, nie miałem dużo pieniędzy, no ja zaczynałem w ogóle swoją przygodę z finansami. Ja tutaj praktycznie byłem na zerze, jak przyjechałem. I pamiętam, niewiele mi pieniędzy zostało w kieszeni, za te ostatnie pieniądze pojechałem, znaczy poszedłem do Złotych Tarasów, kupiłem za ostatnie pieniądze ubrania, przebrałem się i poszedłem głosić.
Tak wyglądała moja pierwsza ewangelizacja. Jeszcze o kolejnej powiem, bo jak na kolejną już jechałem, już byłem przygotowany, już miałem plecaczek, jechałem na kolejną ewangelizację, ale pamiętam, też się bardzo spieszyłem jeszcze wtedy, oczywiście nikomu nie polecam tak robić, tylko przyjeżdżać na czas, ale ja się wtedy bardzo spieszyłem i pamiętam, że jechałem w takim trochę stresie, bo kurczę, chciałem zdążyć równo na 17, żeby się nie spóźnić. I pamiętam, wjechałem między tramwaj a taką jakby ścianę, ten tramwaj się zatrzymał, gość w tramwaju się zatrzymał, przypał, nagle jakiś człowiek tam krzyczy, no zostań, no zatrzymaj się, ten gość z tramwaju krzyczy do mnie, co ty żeś zrobił, no bo to w takim ścisku byłem jakby, tramwaj się musiał zatrzymać, no ja tam wjechałem po prostu w złe miejsce, pod prąd, zacząłem uciekać, uciekłem do parku, pamiętam, a że miałem ubrania, szybko się przebrałem i pojechałem na ewangelizację, przebrałem się, no bo tam bałem się, że sprzypał, że policja gdzieś tu zaraz będą wzywać i tak dalej, ale po prostu zależało mi zawsze zależało, żeby być, żeby głosić, no i tak wyglądała moja pasja, która się zaczęła rozwijać. Ja pamiętam, jak kiedyś Artur do mnie zadzwonił, to już minęło parę miesięcy, i zapytał mnie, czy ja bym mógł głosić, jeździć ze sprzętem i głosić na koło pod Palmą na De Gaulle'a. Ja się wtedy tak ucieszyłem z tego, mega się ucieszyłem. Ja sobie musiałem wyjść i pochodzić i pomyśleć o tym, co mi Artur powiedział, bo tak mnie to cieszyło, że ja będę głosił, ja będę woził sprzęt, ja będę jeździł samochodem. Ja w ogóle nie myślałem o tym, jak ja to będę robił, czy nie wiem, czy w ogóle będę miał czas, czy nie wiem. O wszystkich różnych rzeczach. Ja się cieszyłem z tego, że będę głosił, bo to było moje. I pamiętam właśnie, już wtedy zacząłem sam jeździć. No i też w moim sercu, minęło trochę czasu, wiadomo, że to były miesiące, ale w moim sercu powstawał plan głoszenia. Ja zawsze byłem przeciwnikiem schematów. I ja się nauczyłem tego, że każda forma w ogóle uwielbienia Boga, czy to też ewangelizacja, to musi być pozbawiona schematów, bo schemat sprowadza człowieka, to co Agatka ostatnio głosiła, diabeł chce, żeby ludzie gdzieś w ogóle trwali w jakimś schemacie, bo schemat spowoduje to, że ludzie się nie będą rozwijać. Nie będzie rozwoju, będzie zastój, a nawet można się cofnąć. No bo to jest bardzo możliwe, bo kiedy się nic nie dzieje, kiedy się człowiek nie rozwija, kiedy człowiek nie płonie dla Jezusa, no to się też cofać może bardzo często. No i ja postanowiłem, że pierwsze co postanowiłem, znaczy to nie była pierwsza rzecz, tylko już po jakimś czasie ja postanowiłem, że będę głosił na każdej dzielnicy Warszawy. Postanowiłem, że będę głosił na każdej dzielnicy Warszawy i ja sobie opracowałem taki plan, że nieważne jest to, czy tam są ludzie, czy tam nie ma ludzi, ja po prostu tam, ja będę szukał miejsc strategicznych, gdzie będzie w miarę jakaś ilość ludzi, ale postanowiłem, że sobie kupię głośny sprzęt. Już są domy, wszędzie są domy, prawda, więc wszędzie będzie mnie słychać. Kupię sobie kolejny głośnik, mam już jeden, teraz później sobie kupię drugi. No i po prostu zrobię tak, że będzie mnie wszędzie słychać i dotrę do każdego miejsca w Warszawie po prostu i będę tam głosił Ewangelię. Będę na tym terytorium po to, aby właśnie głosić Ewangelię. Ale teraz właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że każdy człowiek ma w życiu cel i każdy człowiek ma i każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha, każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha, właśnie to co mówiła ostatnio Agatka, powinien zaplanować swój wzrost, powinien zaplanować w ogóle to, co chce robić, no bo człowiek, który jakby nie zaplanuje pasji swojej, no to nie zaplanuje tego, co będzie robił, no to w końcu zacznie być nieszczęśliwy, zacznie gnić, no ponieważ człowiek narodzony z Bożego Ducha powinien się poruszać do przodu. I tutaj kiedyś Artur powiedział, że ważne jest działanie odcinkowe i właśnie ważne jest to, żeby zaplanować po prostu pewne działanie na pewnym odcinku. Wczoraj z Andrzejkiem rozmawialiśmy, był u nas, no i ja mu mówię, nie planuj tego, że będziesz na każdej ewangelizacji. Zaplanuj to, że będziesz przez 3 miesiące, co 2 tygodnie i bądź w tym konsekwentny. Wypełnij ten odcinek, że będziesz co 2 tygodnie na każdej i podporządkuj pod to wszystko.
Nie trzeba być na każdej, bo na każdej to może się tak zdarzyć, że nie będziesz, wiadomo. Różne są przypadki, można nie być, ale w ogóle kiedy coś planuję i kiedy wypełniam ten dany odcinek tych 3 miesięcy, wtedy jestem szczęśliwy, że to zrobiłem, prawda? Wiadomo, że to musi płynąć z serca, ale wtedy będziesz szczęśliwy, że coś dokonałeś w jakimś odcinku czasu i pójdziesz dalej. W ogóle podstawą to jest przebywanie z Bogiem, bo w komorze rodzi się wszystko. W komorze rodzą się pomysły, w komorze w ogóle zmieniają się często intencje. I to jest bardzo ważne. Jesteśmy w kościele, w którym jest wszystko, co potrzeba. Są wszystkie możliwe nauczania, z których można maksymalnie dużo wziąć. Teraz ja to porównuję, to jest podobnie jak na przykład z suplementami diety. Są suplementy diety i teraz tak, można jeść te suplementy i się po nich dobrze czuć, ale też można jeść te suplementy i ćwiczyć i wtedy będziesz wielki. I tak samo w kościele możemy tylko posłuchać w niedzielę dobrego nauczania, dobrze się poczuć, ale kiedy nie będziemy wprowadzać tego w życie, nie będziemy ćwiczyć, to po prostu dobrze się poczujemy i nic więcej z tego nie będzie. Dlatego to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też posłuszeństwo i o posłuszeństwie się bardzo dużo mówi, że trzeba być posłusznym. Tak, wow, posłuszeństwo. Ale czym jest właśnie posłuszeństwo? Posłuszeństwo, kiedy ktoś decyduje się na to, że będzie szedł za głosem swojego lidera, czy pastora, czy kogoś, kogo uzna za takiego, to posłuszeństwo jest stuprocentowym podporządkowaniem się. Ja pamiętam, ja prosiłem Artura, żeby mi zrobił ścisłą dietę, taką właśnie dla mnie. I ta dieta była bardzo ścisła i bardzo szczegółowa. Ale ja chciałem ciutkę przyspieszyć efekty. Ja sobie tam dołożyłem, pamiętam, tylko jedną tableteczkę sobie dołożyłem i już mnie bolała głowa. I to dla mnie był przekaz, że ja już błąd popełniłem, bo dołożyłem swoje 5 groszy, i to już zaburzyło całość. To już, ale oczywiście ja dalej szedłem tak, jak należy, ale mam świadomość tego dzisiaj, że drobne nieposłuszeństwo, drobne dołożenie jakiejś swojej teorii, wprowadzanie jej w życie spowoduje to, że się można wywalić. I często ludzie dziwią się, dlaczego kiedy ja niby słucham to, co mówi mój lider, ale się wywalam, no bo gdzieś jest ten malutki fragmencik, fałszu, o którym już nie mówisz, a który wprowadziłeś w swoje życie. Jeżeli w 100% człowiek nie jest podporządkowany zdrowym nauczaniom i swojemu liderowi, wtedy może powstać problem. Kolejną rzeczą to jest bycie wiarygodnym i prowadzenie zwycięskiego życia od poniedziałku do piątku. Ja zauważyłem bardzo wyraźnie, jak to jest ważne. Ja teraz zmieniłem pracę i jestem w nowej pracy. I wiadomo, że ja idę do tej pracy i ja wiem, że ja tam będę mówił o Chrystusie. Ale pierwszą rzeczą, którą ja zrobiłem, to postanowiłem, to jest normalne, że kiedy przychodzi się do pracy, to jest się dobrym pracownikiem, prawda? Ale ja wiedziałem, że ja muszę szczególny nacisk na to położyć. Ja muszę zaświecić i dać przykład, że jestem dobrym pracownikiem, proza życia, od poniedziałku do piątku. Biorę sprzęt i jadę z koksem. I wtedy ten pracownik, on mnie widzi i później, kiedy mu głoszę Chrystusa, to ja mu głoszę tego Chrystusa jako człowiek, który się przykłada do roboty, który jest dobrym pracownikiem, wtedy jemu opada szczena i jesteś wtedy dla niego autorytetem. To jest proza życia właśnie tego typu. I ja oczywiście praktykuję takie rzeczy. Głosiłem oczywiście Jezusa tym ludziom. I jest taki chłopak u mnie właśnie w pracy, który tam, dziwnym trafem zaczęli do mnie mówić, znaczy ten szef do mnie mówi coś tam o księżach, o religii, ja myślę, spoko, nie ma wyjścia teraz, nie? Wiadomo, ja się nie bałem tego, ale mówi do mnie o religii, później ten chłopak do mnie mówi o jakichś zjawiskach nadprzyrodzonych, później pociągnąłem temat, mówił ten chłopak, że jest niewierzący, ale ja mu powiedziałem o tym, że ja jestem nawrócony, ja mu powiedziałem o tym, co ja robię, oni wiedzą, co ja robię, kim ja jestem, jak ja spędzam czas po pracy,
I oni o tym wiedzą. I ten chłopak, który na początku, wiadomo, jakie mają głupie miny ludzie ze świata, jak im mówić o Chrystusie. Dlatego też głosimy na ulicach. I na początku mieli te głupie miny, prawda? Ten chłopak szczególnie, prawda? Ale kiedy zobaczył w ogóle, że ja nie jestem jakiś wykręcony religijny kacyk, tak jak w ogóle świat, praktycznie większość. Zobaczył, że jestem normalny, no to on w ogóle zaczął mi mówić, ty, ja się kiedyś też modliłem. I już miałem temat w ogóle, już miałem jak złapać gościa. Bo ja zauważyłem, że on wymięknął trochę, miał tam jakieś problemy życiowe. On mówi, wiesz, ja się też kiedyś modliłem. I ja już wtedy, o tak? Czyli człowiek już przychodzi do mnie w ogóle z jakimś problemem. On tego nie mówi bezpośrednio, ale mówi pośrednio. I teraz ja mogę człowieka pociągnąć do Jezusa, ale stałem się dla niego najpierw świadectwem w pracy, w prostych rzeczach. Kolejną rzeczą, żeby pójść do przodu, jest to, żeby być wdzięcznym za to, co się ma. Bo każdy człowiek ma bardzo dużo. Ten, co ma więcej, od tego się będzie później więcej wymagało, to jest pewne. Ale bądź wdzięczny za to, co masz. Bo to, co masz, to jest dużo. Ja, kiedy opracowywałem sobie plan głoszenia w Warszawie, chciałem sobie kupić wielką mapę Warszawy. Popatrzyłem do internetu, były takie mapy, ale nie było mi stać, znaczy było mi stać, ale to była bardzo droga mapa, kosztowała 300 zł. I ja postanowiłem sobie, że sobie sam taką mapę zrobię. Kupiłem za 20 zł zwykłą papierową mapę, za 20 zł pociąłem ją na kawałki, olaminowałem, kupiłem korek, kupiłem taśmy i w ciągu 3 wieczorów z Kasią stworzyliśmy wielką mapę i nie wydaliśmy 300 zł, ale wydaliśmy 50, bo to, co miałem i to, jak mogłem to zrobić, zrobiłem, prawda? I teraz każdy człowiek, żeby zacząć swój wzrost, musi być też wdzięczny za to, co ma. Mnie się bardzo podobało to, co usłyszałem. Artur mi też kiedyś powiedział, chyba był Derek Prince, przez jego służbę w kulminacyjnym momencie przewijały się miliony dolarów, ale on miał serce i on na samym początku powiedział tak, mówi, Boże, ja chcę głosić wszędzie, na całym świecie, o coś takiego. I on wyciągnął, włożył rękę do kieszeni, wyciągnął z niej 12 dolarów i powiedział, to wystarczy, 12 dolarów. Bo tutaj chodzi o serce, bo jak masz serce, to będą pieniądze. Teraz nie będę jakby składał świadectwa o tym, ale ja mam, mi wystarcza, a nie miałem nic, ale mam. Bo ja robię, to tak jak dzisiaj Artur powiedział, jesteś na chmurze, ale twardo ugruntowani, ale jednak na chmurze, płyniemy sobie na chmurze. Tak. Kiedyś miałem taką wizję, rok temu, gdzie widziałem, byłem w jakimś miejscu w Warszawie, tak wzdłuż Wisły i widziałem te wszystkie mosty. Widziałem bardzo daleko, bardzo odlegle widziałem Warszawę i stojąc w tym miejscu pojawiły się takie 4 bloki skalne z każdej strony i ja w tych byłem blokach skalnych i później zrozumiałem, że kiedy Bóg do mnie w ten sposób powiedział, kiedy wykonujesz zadanie, kiedy głosisz, czy kiedy jesteś w pracy, czy kiedy robisz cokolwiek, to skup się na tym, to jesteś w tym miejscu, tu jesteś, ty tutaj dowodzisz w tych 4, nie patrz daleko w głąb tej Warszawy. Jesteś tutaj, to ty tutaj jesteś skupiony na zadaniu na maksa, w 100%. Ja w swoim kawałku Ogień Przebudzenia rapuję skupiony na zadaniu niczym jak Rocky Balboa. I to ma przełożenie, popatrzcie się, jak Rocky Balboa był skupiony na zadaniu. On miał różne problemy życiowe. On przechodził, miał tam jakiś problem z dziewczyną, miał tam jakiś problem z trenerem, ale kiedy on wychodził na ring, to był skupiony na przeciwniku i to skupienie pozwalało mu zwyciężyć. On nie myślał wtedy o innych rzeczach. On był na ringu i on rozwalał przeciwnika, bo był skupiony właśnie na tym zadaniu. I to jest też bardzo ważne. Słowo Boże mówi, nie jakbym w próżnię uderzał. Nie jakbym w próżnię uderzał, bo nie uderzamy w próżnię. Ale też Bóg, ja chciałem, ja tak mam, wiem, że wielu z was ma tak samo, Bóg mówi do człowieka w różny sposób i o różnych rzeczach. Warto mieć na przykład w pracy prosty zeszyt i zapisywać te rzeczy. Ja będąc w pracy dostaję mnóstwo informacji, z
którymi się mogę podzielić z ludźmi, o których na przykład też dzisiaj mówię. Ja to zapisuję w zeszycie, bo to są ważne rzeczy. Czasem są to proroctwa, które się za 2 lata sprawdzają, ale warto mieć takie rzeczy zapisane i spisywać. I po prostu spisywać, a później pogłębiać. To jest to, co też mówiła, Ania dzisiaj. Właśnie to też do mnie bardzo przemawia, że tak jak balowaliśmy w świecie, oddawaliśmy, jest napisane, swoje ciało na oręż grzechowi, łatwo to przychodziło, jakże łatwo się szło na imprezę, jak łatwo się szalało, wracało się o 2 w nocy, prawda? Ale kiedy przychodzi czas ewangelizacji, czy czas uwielbienia czasem, czy w ogóle modlitwy wstawienniczej, to człowiekowi się nie chce, to jest w ogóle... To jest w pewnym sensie żałosne, no ale ja mówię, no tak jak w ogóle, to jest tak jak w małżeństwie, no kiedy się w ogóle nie czci swojego króla, no to, to tak jakbym z domu do żony przyszedł z pracy, usiadł, zjadł, poszedł spać, bo ja pracuję, a tylko na przykład, nie wiem, w niedzielę sobie z nią porozmawiał, w niedzielę było fajnie, a przez cały tydzień nie było fajnie, no to nie jest to. Dlatego właśnie będąc człowiekiem pasji, człowiek, który ma w sobie Chrystusa, który jest zjednoczony z Chrystusem, ma pasję. I ja też pamiętam, jak w świecie grałem koncerty hip-hopowe, byłem w świecie, nie byłem nawrócony, zawsze miałem problem w ogóle z tym, co gadać do ludzi, jak wyjdę na scenę, no bo co tu do tych ludzi gadać, no trzeba było głupio gadać, trzeba było gadać jakieś pierdoły, nie wiadomo, co w ogóle było mówić, zawsze miałem z tym problem, wyjdę i co będę mówił, dzisiaj jestem na ulicach i wiem, co mam mówić, znam Chrystusa i mam mnóstwo rzeczy do powiedzenia do ludzi i nie mam problemu z tym, co będę mówił, jak wyjdę. Tak samo każdy z was, gdzie byście nie byli, wy nie macie problemu z tym, co mówić, bo Chrystus jest pasją w ogóle. Tylko czasem trzeba przełamać, bo pojawiają się opresje, to wiadomo, że się pojawiają, tak jak u mnie w pracy ci ludzie. Wiadomo, że są te głupie uśmiechy i głupie spojrzenia, ale oni nie mają problemu się, ludzie ze świat nie ma problemu gadać o głupotach. To dlaczego Boży człowiek ma problem gadać o Chrystusie? To w ogóle, to jest zadziwiające, ale kiedy sobie to uświadomisz, że Chrystus jest twoim w ogóle królem i to jest kozak, to ty z tego miejsca, kiedy zrozumiesz, że on jest kozakiem, to ty będziesz w ogóle mówił o nim, bo ty wiesz, o kim mówisz. Bo jak ktoś mówi o imprezach i o narkotykach, to ty uderzysz z Chrystusem i uderzysz w jeszcze większej mocy niż ten ktoś, który mówi o pierdołach. Ludzie się ze świata nie boją o pierdołach. Wszystko mówić. Możesz w tym, który cię umacnia. Amen. 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 Wiecie, ja kiedyś przeczytałem w Słowie Bożym, że Jezus, bo oni mówili, była tam mowa o pokarmie, a Jezus mówił, ja mam pokarm, którego wy nie znacie. I w ogóle on powiedział, że moim pokarmem jest wypełnianie woli Ojca, a my jesteśmy naśladowcami Chrystusa. I ja zrozumiałem, że moim pokarmem jest wypełnianie woli Ojca. Moim pokarmem jest to, że ja jestem tutaj z wami, że ja jestem na ulicach, że ja jestem w Chrystusie, że ja jestem człowiekiem czynu, człowiekiem pasji i ta pasja się opiera na Chrystusie. Bo to jest pokarmem, to jest prawdziwy pokarm. Tak samo też trzeba wiedzieć, że Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie i ja się też kiedyś pomodliłem o to, abym ja dostrzegał. Mimo, że ono przychodzi niedostrzegalnie, to ja się pomodliłem o to, żebym ja dostrzegał. Ja dostrzegam w swoim życiu zmiany. One są często bardzo subtelne. Czasem ludzie się zatrzymują, mówią, nie ma tych zmian, ale zmiany są zawsze. Pamiętajcie, że zmiany są zawsze. Czasem trzeba zejść do parteru, czasem trzeba w ogóle wrócić do fundamentów. Wrócić do prostych fundamentów. Ja kiedy zrozumiałem, że muszę wrócić do fundamentów i się na chwilę zatrzymać, nie skakać na wielkie rzeczy, ja sobie kupiłem Biblię, kupiłem sobie przekład Stronga i zacząłem studiować słowo po słowie Pismo, bo ja wiedziałem, że tam jest życie. Prosta rzecz. Wiedziałem, że tam jest życie. Ale ja w taki sposób wróciłem do podstaw. Ja wróciłem do słowa i poszedłem dalej, dlatego że wróciłem do podstaw. Ja wiem, że ludzie się czasem porywają, nagle jest przypływ energii, przypływ w ogóle jest fajnie i wielkie rzeczy, dobre są wielkie rzeczy. Tylko, że jak pójdziesz od razu w wielkie rzeczy, a nie będziesz miał fundamentu, to możesz w prozaicznie prostej sytuacji się wywalić. Warto mieć mocny fundament, warto wracać do fundamentów.
I to tyle. Amen. Amen. Kolejne świadectwo przekładamy za tydzień, przyjaciele, niestety. Gdzie? Ja ćwiczę na siłowni z takim człowiekiem ze świata. Facet ze świata. 22 lata temu wziął się za budownictwo. Lubię z nim rozmawiać. Mówiłem o Jezusie, różne rzeczy, mnie pyta, a jeszcze nie oddał życia Jezusowi, ale to jest w ogóle ciekawy człowiek. Ciekawy człowiek, na przykład jak miał tam 2 latka czy 3, to miał operację. Pocięli mu tam brzuch, coś tam, jelita skracali. I on to pamiętał, że to go bolało. I on jak już taki był troszkę większy, to podjął decyzję, że już nigdy nie będzie chorował. W tej chwili ma, on jest starszy ode mnie tam po 50, jest, mówię, nigdy nie choruję. Mówi, bo ja zdecydowałem w dzieciństwie, bo ja nie chcę, żeby coś było. Ze świata człowiek. Pytam go, jak u ciebie w biznesie? Mówi, do 2022 już mam, mówi, kontrakt. Nigdy nie miałem problemów finansowych. Mówi, nie rozumiem ludzi, co mają problemy finansowe. To jest prosty chłop ze wsi. Prosty chłop spod nasielskiej wsi. Rozumiecie? On mówi tak. No przecież pieniądze się normalnie zarabia. Ja mówię, jaką masz ekipę? On mówi, jest nas 3. Ja mówię, co robicie? On mówi wszystko. Od wykopania dołu, po montaż okien, płytki, glazura, tragota, dachy, wszystko. Ja mówię, we 3. On mówi, no czasem sobie dobierzemy pomocnika. Mówię do niego tak, jak się reklamujesz? Mówię, w ogóle się nie reklamuję. Ja mówię, a daleko szukasz pracy? Mówię, ja to wszystko w obrębie 25 km mam pracę. Facet ma taką metodę w życiu. Wstaje rano, postanawia, że coś robi, a następnie to robi. I tak robi przez całe życie. Ja lubię z nim gadać, bo ja mu opowiadam o Jezusie, a on mi opowiada o budownictwie. Takie mamy dynks. O co chodzi? Jezus powiedział, synowie tego świata są przebieglejsi niż synowie królestwa. To słowo przebieglejsi to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to słowo przebieglejsi znaczy, że wyprzedzają ich na drodze, która do nich nie należy. Tam jest takie słowo. Jak zbadasz genezę tego słowa. Synowie tego świata wyprzedzają synów królestwa na drodze, która do nich nie należy. To nie jest droga synów tego świata. Ale synowie tego świata wchodzą na tą drogę, bo Słowo Boże mówi, że od kiedy jest zgłoszone królestwo, to każdy tam się wbija gwałtem, tak? Każdy chce się wbić. I oni wchodzą na tą drogę i wyprzedzają synów królestwa. Czemu wyprzedzają synów królestwa? Bo synowie królestwa mają niesamowity problem w ogóle z wiarą. Rozumiecie? I zastanawiają się, co to jest ta wiara, jak to się wierzy. A facet staje od 20 paru lat i postanawia różne rzeczy i je robi. Rozumiecie? On mówi, co to jest budować dom? Mówi, ja nie rozumiem. To mówi po prostu, no idziesz i budujesz dom. Dlaczego wam mówię takie proste rzeczy? Bo Rafał mówi o pasji. Widzisz, skąd jest pasja? Niektórzy myślą, że to jest coś takiego, że Bóg tam włożył pasję w kogoś. To jest bzdura. To jest nieprawda w ogóle, że Bóg tam pasję w kogoś włożył.
W jednego włożył, a w drugiego nie włożył? To w nosie z takim Bogiem, tak? Bo on ma pasję, a ten koło ciebie siedzi nie ma pasji. Ten, co ma pasję, to Bóg w niego włożył pasję, a ten z boku to jest gorszy. Bo Bóg w niego nie włożył pasji, miał, co miał Bóg? Słaby dzień? Nie. Dlaczego jest ktoś pasjonatem? Bo człowiek się na tym skupił. Skupił się. Skupił się na czymś. Wziął i się skupił. Rozumiecie? Nie rozproszył się. Tylko się skupił. Skupił się na ewangelizacji, ewangelizuje. Chcesz uzdrawiać chorych? Wiesz, co musisz zrobić? Skupić się na uzdrawianiu chorych. Zrobić sobie plan uzdrawiania chorych na przykład. Rozumiesz mnie? Gwarantuję ci jedną rzecz dzisiaj. Możesz mnie za słowo złapać. Sprawdź mnie. Wróć do domu. Wydrukuj sobie wszystkie szpitale w Warszawie. Wszystkie. Weź sobie te szpitale przed sobą połóż. Zacznij się na nie patrzeć. Opatrz się na te szpitale. Zacznij czytać ich nazwę. I zacznij mówić tak. Będę uzdrawiał w szpitalu Brudnickim. Będę uzdrawiał w szpitalu Bielańskim. Będę uzdrawiał tu, będę uzdrawiał tu. Zrób tak przez kilka dni. Rozumiesz? Zacznij się w głowie kręcić uzdrawianie w szpitalach w Warszawie. Zaczniesz o tym myśleć. Zacznie stawać się to częścią twoich myśli. Rozumiesz? Zaczniesz wyznawać słowo mówiące o tym, że będziesz uzdrawiał w szpitalach w Warszawie. Posłuchaj, co się zacznie dziać dalej. Zaczniesz mieć możliwości uzdrawiania w tych szpitalach. Pójdziesz do szpitala raz, pójdziesz drugi, załapiesz bakcyla. Proste. Staniesz się pasjonatem uzdrawiania. Tylko lęk śmierdzący nie ma pasji. I tyle. Trzeba być śmierdzącym leniem, żeby nie mieć pasji. Jakiejś. Rozumiecie to? Jakiejkolwiek. Świeckiej, nieświeckiej, świętej, nieświętej. Pasja to jest naturalna rzecz przyporządkowana rasie ludzkiej. Ludzie to pasjonaci. Rozumiecie? Pasjonaci. Tam ludzie, zwierzęta potrafią być pasjonatami. Rozumiecie? Nasz kot Łajza ma teraz taki dynks życiowy, że chce ciągle żreć. Tak to nie żar nic. Skończył, nie wiem ile on lat już skończył. Żre teraz. Stoi zażytka z żarciem, wchodzi, łapie w zęby, wynosi, żre. Wszystko chce żreć. Rozumiecie? Jak do mnie nie wchodził na kolana, tak nie potrafi wejść i zaglądać mi w talerz. Rozumiesz? Pasjonat żarcia. Zaczął się na tym skupiać. Mamy co mamy. A ludzie? Błagam cię, zacznij się skupiać na tym, co w tobie krąży w środku. Facet się skupił. Po prostu wziął i się na tym skupił. Jakakolwiek rzecz, to nie chodzi o to, jedynie o to. Skup się na czymś. Rozwij to. Może to będzie biznes, może to będzie jakakolwiek inna formuła szerzenia Królestwa. Rozwij to. Może to będzie muzyka. Może to będzie inna forma usługi. Rozwij to. Rozumiesz? Błagam cię o to. Przecież ja na przykład wiem, że ta wyprawa do Afryki spowoduje pasję. Pasję. Uruchomiłyby pewne biegi. Co roku więcej, co roku więcej, co roku więcej. Po prostu. Nie bój się tego. I nie myśl w ten sposób, że musi coś w ciebie wejść. O, bo on jest... Ja też kiedyś tak myślałem. O, bo Bóg go zrobił tam ewangelistą. A mnie nie zrobił. A kim Bóg cię zrobił? No nie wiem. Myślę już parę lat nad tym, kim ja jestem.
Rozumiem.